W czwartek 29 sierpnia odbyła się 41. sesja Rady Powiatu Strzelińskiego. Pierwsze powakacyjne obrady rozpoczęły się od rozpatrzenia przez Wysoką Radę skargi dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Ludowie Polskim na działalność Zarządu Powiatu w Strzelinie. Radni głosowali już raz nad skargą dyrektora Warcholińskiego 27 czerwca tego roku. Jednak nadzór wojewody dolnośląskiego uchylił uchwałę uznającą skargę za bezzasadną. Uchylił dlatego, że w głosowaniu brali udział radni, będący jednocześnie członkami zarządu. Głosowanie nad projektem uchwały finalnie przeprowadzono bez udziału członków zarządu, co nie przyniosło zmian, ponieważ skarga została uznana za bezzasadną przy 7 głosach za i 6 przeciwko. Następnie rozpatrywano skargę wojewody dolnośląskiego na uchwałę z dnia 21 marca 2013 w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie. Nadzór dopatrzył się nieścisłości dotyczących kilku zapisów w punkcie dotyczącym statutu centrum. Rada uznała skargę za zasadną i kolejnym punktem obrad było wprowadzenie zmian w wadliwym fragmencie uchwały. Radni uznali skargę złożoną w imieniu nauczycieli z ZSP nr 2 w Ludowie Polskim przez Kancelarię Radcy Prawnego na uchwałę dotyczącą powstania centrum za bezzasadną. W czasie sesji ustalono także sieć publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w powiecie strzelińskim, co spowodowane jest powstaniem od 1 września Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie. Kolejnym punktem sesji miało być sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Strzelińskiego Centrum Medycznego, jednak przewodniczący Jerzy Matusiak nie dotarł na obrady z powodów rodzinnych. Pojawił się natomiast prezes zarządu SCM Krzysztof Kurowski, który przedstawił radnym informację o bieżącej sytuacji spółki. Mówił m.in. o czekających nasz szpital zmianach, np. ocieplenie budynków, odnowa elewacji, wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej, uruchomienie w szpitalu własnego źródła wody pitnej, przystosowanie poddasza do celów opieki długoterminowej, co zwiększy ilość łóżek do 45 w tym zakresie. Poza tym w najbliższym czasie przy oddziale położniczo-ginekologicznym ma powstać szkoła rodzenia oraz szkoła rodzica, przygotowująca do opieki nad niemowlakami. Ma to na celu zwiększenie liczby porodów w SCM. W minionym półroczu obłożenie łóżek w całym SCM waha się między 50 a 60%. Przyjęto około 3000 pacjentów, co daje prawie 400 osób miesięcznie.